Ekspres do kawy Jura S8 komunikuje się z nami przy pomocy dużego, ponad 4-calowego, kolorowego wyświetlacza. I to jest również jedyne miejsce, w którym my komunikujemy się z Ekspresem, ponieważ jest to wyświetlacz dotykowy. W Ekspresie Jura S8 możemy przygotować 15 predefiniowanych specjałów kawowych, a także inne, które sami spersonalizujemy. Zerknijmy, jakie to są specjały. Ristretto, espresso, kawa, pianka mleczna, cappuccino, latte macchiato, kawa biała, gorąca woda, macchiato, mleko, kawa latte, woda na zieloną herbatę, dwa razy ristretto, dwa razy espresso, dwa razy kawa. W programatorze tego ekspresu mamy trzy zakładki. Ustawienia urządzenia. W tej zakładce możemy ustawić czas wyłączenia po ostatniej zrobionej kawie mlecznej, włączyć oszczędność energii, tryb ESM, Energy Safe Mode. W momencie, kiedy ekspres jest bezczynny, ekspres obniża temperaturę termobloku, jeżeli ten tryb jest włączony. Wskazówki dotyczące obsługi. Są to animacje, które wyświetlają się w trakcie przygotowania kaw. Można je też wyłączyć. Reset do ustawień fabrycznych. Ustawienia jednostek, anglosaskie bądź też metryczne. Jasność wyświetlacza, twardość wody, język ekspresu, statystyki przygotowanych kaw, statystyki przeprowadzonych konserwacji, podłączenie i odłączenie akcesoriów takich jak Cool Control, tryb demonstracyjny. Ten tryb demonstracyjny działa w ten sposób, że całe menu ekspresu funkcjonuje normalnie, natomiast nie przygotowuje się żadna kawa. Informacje tyczące się wersji oprogramowania i to wszystko w tej zakładce. W drugiej zakładce, status konserwacyjny, możemy przeprowadzić programy pielęgnacyjne i sprawdzić ich status do najbliższego cyklu. Na czerwono wyświetlają się te programy, które już powinniśmy przeprowadzić. Czyszczenie systemu mleka detergentem z laktozy i tłuszczu. Czyszczenie ekspresu tabletkami czyszczącymi z olejków kawowych i tutaj pasek postępu dopiero co się zaczerwienił. Odkamienianie bądź też wymiana filtra, jeżeli stosujemy filtry Claris Smart. Płukanie ekspresu, płukanie wylewek gorącą wodą. Takie płukanie odbywa się regularnie przy włączaniu i wyłączaniu ekspresu. Blokada wyświetlacza w celu wyczyszczenia go. Informacje tyczące się konserwacji, pielęgnacji, jak czyścić zbiornik wody, jak czyścić zbiornik ziaren, jak czyścić spieniacz, jak często wymieniać elementy, które się zużywają, takie jak na przykład wężyk czy końcówka spieniacza. Ostatnia zakładka tyczy się ustawień produktów i tutaj możemy zastąpić produkt innym bądź też go skopiować w celu personalizacji, czyli nadania mu indywidualnej nazwy. Kopiujemy go też tutaj i w tym momencie możemy go spersonalizować, czyli nadać mu inną nazwę. Ten produkt możemy później oczywiście usunąć, a możemy też zmienić, dopasować do własnych potrzeb jego ustawienia. Możemy zmieniać moc kawy w 10 stopniach, możemy zmieniać ilość wody przepływającej przez kawę, czas dozowania mleka oraz w przypadku kaw latte macchiato czas pauzy. Ta pauza jest potrzebna na to, aby mleko napowietrzone opadło na dno szklanki, odpowietrzyło się i w ten sposób powstają nam trzy warstwy i możemy wybrać jedną z trzech temperatur, niska, średnia, wysoka. W ten sposób w ekspresie Jura S8 na ekranie głównym możemy spersonalizować do 8 ulubionych kaw. Oprócz tego ekspres Jura S8 jest wyposażony w standardzie od razu w adapter Smart Connect, dzięki czemu możemy połączyć się z naszym smartfonem, a w nim każdy z użytkowników ekspresu, jeżeli posiada aplikację Jura Operating Experience, może ustawiać dowolnie, dużo, w dowolny sposób swoich kompozycji kawowych i jeżeli przygotuje je ze swojego smartfona, to one będą dokładnie takie, jakie zaprogramował sobie na telefonie, takie, jakie smakują mu najbardziej. Od góry na ekspresie w tylnej jego części znajdziemy wyłącznik Zero Energy. Jest to druga technologia zaraz po ESM, która sprawia, że ten ekspres zużywa mniej energii. W momencie, kiedy ekspres jest wyłączony, nie ma trybu standby, nie pobiera zupełnie żadnej energii. Również od góry na ekspresie znajdziemy regulację grubości mielenia. Pamiętajcie Państwo, aby regulować grubość mielenia tylko i wyłącznie w momencie, kiedy młynek pracuje. Zaraz obok znajduje się wsyp
kawy mielonej. Tutaj wrzucamy maksymalnie dwie płaskie miarki z zestawu startowego kawy zmielonej jednorazowo. Ten ekspres jest wyposażony w tryb wykrywania tego, że my chcemy przygotować kawę z kawy już wcześniej zmielonej i w momencie, kiedy ja zamknę tę klapkę, ekspres już pominie namielanie i przejdzie do przygotowania kawy, którą wybierzemy w tym momencie. Przed wsypem kawy mielonej znajduje się pojemnik na ziarna z pokrywą aroma, chroniącą aromat dzięki gumowej uszczelce. Cały pojemnik zresztą jest tak skonstruowany, że nie ma tam ani jednej szczeliny i faktycznie ten aromat kawy jest chroniony. Pojemnik na ziarno ma pojemność 280 gram, posiada aktywną kontrolę ilości ziaren, a więc zanim te ziarna się skończą, on nas o tym poinformuje czytelnym komunikatem na wyświetlaczu, abyśmy je uzupełnili. W ekspresie Jura S8 zastosowanie znalazł Professional Aroma Grinder, czyli najnowszy i najlepszy młynek od Jury. Młynek o żarnach stalowych, stożkowych, stalowych, tak jak we wszystkich młynkach profesjonalnych. Ten młynek pracuje bardzo szybko, bardzo precyzyjnie i bardzo cicho. Tuż pod młynkiem znajduje się duży moduł zaparzający Variable Chamber o zmiennej geometrii komory zaparzania. Moduł zamontowany na stałe, nie trzeba go zdejmować i czyścić, tak jak w przypadku ekspresów konkurencyjnych marek, co jest dosyć uciążliwe. W tym przypadku wystarczy cykl czyszczenia tabletką czyszczącą. Moduł o zmiennej geometrii komory zaparzania, maksymalna jego pojemność to aż 16 g zmielonego ziarna na jedną porcję kawy. Pomyślcie Państwo, jak bardzo esencjonalna może być ta kawa, jeżeli przygotujemy jej właśnie z takiej maksymalnej dawki. Dwa procesy, które wspomagają zaparzanie w tym ekspresie to IPBAS, czyli inteligentne wstępne zaparzanie. Jest ono inteligentne dlatego, że w zależności od tego, jak ustawimy grubość mielenia, jak ustawimy czas infuzji, moc kawy i temperaturę, tak zmieniają nam się trzy parametry preinfuzji. Temperatura, ilość podawanej wody oraz ciśnienie. Drugi proces, który wspomaga zaparzanie kaw krótkich to PEP, czyli Pulse Extraction Process. A w momencie, kiedy przygotowujemy ristretto, espresso, macchiato, ekspres przechodzi w tryb ekstrakcji pulsacyjnej. Woda nie przepływa jednolitym strumieniem przez krążek kawowy, ale ciśnienie fluktuuje w niewielkim zakresie. Zmienia się ciśnienie w komorze zaparzania, a cząsteczki kawy są jeszcze dokładniej omywane. Woda zabiera jeszcze więcej aromatu i smaku do naszej filiżanki. Zbiornik wody w ekspresie Jura S8 ma pojemność 1,9 litra. Jest on kompatybilny z filtrami Claris Smart, a ekspres jest wyposażony w technologię IWS, czyli Intelligent Water System. Filtry Claris Smart mają chip RFID, który przy pomocy protokołu NFC komunikuje się z ekspresem. W związku z tym w momencie, kiedy wkładamy nowy filtr do zbiornika wody, nie musimy w ogóle wchodzić w programator. Wystarczy, że wstawimy zbiornik wody na miejsce, a filtr już sam skomunikuje się z ekspresem. Ekspres automatycznie go przepłucze i zacznie odliczanie do kolejnej wymiany filtra. Ekspres do kawy Jura S8 posiada jedną bardzo wytrzymałą pompę wody spełniającą wysokie wymogi systemu PEP. Jeden obieg wody, jeden obieg pary, jeden termoblok, który wespół z zaawansowaną elektroniką utrzymuje temperaturę w trakcie całego procesu zaparzania na stałym poziomie. Jest to szalenie istotne ze względu na smak kawy. Multizabór, który steruje tym wszystkim i w ten sposób zamiast dwóch termobloków mamy jeden, mniej połączeń, mniej wężyków. Jura uzyskała efekt redukcji ilości części połączeń, które mogą się zepsuć. W ekspresie do kawy Jura S8 mamy dwie oddzielne wylewki. Centralnie umieszczoną wylewkę kaw czarnych, która unosi się maksymalnie na wysokość 118 mm oraz po prawej stronie od frontu wylewkę kaw mlecznych, która unosi się aż na 157 mm, a więc najwyższe szklanki do latte macchiato bez problemu się tutaj zmieszczą. Wersja spieniacza, który został tutaj zamontowany, to jest Professional Fine Foam HP3. Najnowsze osiągnięcie Jury, jeżeli chodzi o spieniacze. Możemy w tym ekspresie przygotować bądź to aksamitną kremową piankę mleczną, bądź też niespienione mleko. Na samym dole ekspresu pod wylewką znajdziemy zespół tacki ociekowej, a w nim pojemnik na odpady o maksymalnej pojemności aż 16 porcji odpadów, blendę,
tackę, na której stawiamy filiżanki z tworzywa chromowaną, wykonaną bardzo dobrze jakościowo. W moim prywatnym ekspresie po roku użytkowania ta tacka nadal wygląda ślicznie. I pojemnik na popłuczyny z aktywną kontrolą ilości tych popłuczyn. Bardzo ważną cechą ekspresu Jura S8, która nie jest jego cechą własną, jest fakt, że kupując taki ekspres w autoryzowanej polskiej sieci dystrybucji ekspresów Jura, otrzymujemy zaproszenie do klubu konesera kawy. Jeżeli w przeciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrujemy tam nasze urządzenie, to otrzymamy dodatkowe 11 miesięcy gwarancji. W sumie będzie to 36 miesięcy gwarancji i tak długa gwarancja bardzo dobrze świadczy o ekspresie Jura S8. Głównymi zaletami ekspresu do kawy Jura S8 EA model 2020, czyli jego najnowszej wersji, jest bardzo dobre wykonanie, bardzo dobra jakość, świetne funkcjonalności i technologie, najnowsze technologie Jury, które zostały tutaj zaimplementowane. Długa gwarancja, możliwość personalizacji napojów kawowych. Jest to najniższy model ekspresów Jura, w którym taka możliwość występuje i w związku z tym prawdopodobnie jest to ekspres bestsellerowy. Jeżeli będziecie Państwo mieli jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące się tego bądź też innych ekspresów Jura, gorąco zachęcam do kontaktu z naszym teamem. Numery telefonów znajdziecie Państwo tutaj u góry. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał, że się przydał. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę i subskrybowanie tego kanału. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Thank you.